Witam serdecznie na kanale Witaro. To osoby spod znaku wagi. Witajcie, kochani, mi się kłania. To czytanko jest dla Was na czas od 12 do 18 czerwca 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą z każdym rezonowały. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zasubskrybuj ten kanał. Myślę, że więcej będzie z Tobą rezonowało niż tak o, ponieważ te nasze energie się nie będą przeplatać. Poza tym to czas pokaże tak naprawdę, czy Ci te czytania będą odpowiadały, czy też nie. A tymczasem zobaczmy, co ta odpowiedź na ten tydzień, jakie rady i jakie ostrzeżenia. I oczywiście odpowiedzi z kart anielskich przyjdą do Ciebie na koniec czytania. Już teraz zachęcam Cię, byś sobie takie pytanie ułożył, czy ułożyła w głowie na ten tydzień. No dobra, zobaczmy, co u Was, co uwagi. Energia główna na ten tydzień. Co przychodzi? Co odchodzi do przeszłości? Rada i ostrzeżenie, zobaczymy. A pod spodem. O kurczę. Szóstka mieczy, czwórka kielichów i czwórka denarów. To tak wygląda, jakbyś się wago nudziła w tym tygodniu, albo przechodzisz z taką energią na ten tydzień. Chcesz coś rozpocząć i już myślisz o przeprowadzce, myślisz o nowym związku, myślisz o nowej przyszłości, chcesz zostawić te czarne chmury za sobą, ale coś tutaj nie gra, coś się nie rusza. No zobaczymy, co w tym tygodniu się wydarzy. Główna energia na ten tydzień dla Ciebie, księżyc. Księżyc mówi o tajemnicach. Księżyc mówi, by kierować się z nami. Być może te tajemnice odkryjesz w snach. Księżyc coś zasłania. Może to czas na odkrywanie. Dlaczego księżyc dla wagi na ten tydzień? Rozmowy. Coś. Myślę, że w tym tygodniu przecież jakieś poważne rozmowy w jakimś temacie. Już Tobie wiadomym i tak naprawdę ta rozmowa może odkryć, odkryjesz poprzez rozmowę tajemnicę. Tak, może powiedziała. Zobaczmy, co spowoduje, że będziesz mogła, czy mógł pójść w nowym kierunku. As mieczy mówi o nowym. Coś odcinać będziesz, co nie służy. I pójdziesz na spokojnie, zobacz. Tutaj masz rycerza denarów. Ktoś może pomóc Tobie, jakby zwrócić na coś uwagę.
kimś porozmawiasz i tutaj dopiero będziesz mógł, czy będziesz mogła decydować, w którą stronę tak naprawdę pójść. Co do Ciebie przychodzi na ten tydzień? Dwójka kielichów. Dwójka kielichów mówi o, o spotkaniu. I czy to tutaj jesteś singlem, czy tutaj jesteś w związkach, czy może chodzi o pracę, czyli co? To jest rozmowa, to jest wyjaśnienie spraw, to jest pierwsza miłość, to jest... sytuacja, która gdzieś była zapisana w gwiazdach. Coś, co miało się wydarzyć. To spotkanie miało dojść do skutku. Dwójka kielichów. Dwójka kielichów. Dlaczego dwójka kielichów? To dwie bratnie dusze, które się uzupełniają w miłości. Jeżeli chodzi o pracę, tutaj dopinanie czegoś na ostatni guzik, albo jakieś ustalanie, coś takiego. Dwójka kielichów również mówi o przeprosinach. Może się ktoś z Was spotkać z kimś, by przeprosić kogoś. Dwójka kielichów. Dobra, wyskoczyła gwiazda i na kolanie. No, głupiec. Ta rozmowa pozwoli pójść w nowym kierunku, realizować swoje marzenia, które będziesz realizować przez lata. To nie jest, to jest po prostu początek. To jest dopiero początek. No, super, no mówię, tutaj będziecie pod opieką sił wyższych. Tutaj cokolwiek nie zrobisz, będzie dobre dla Ciebie, wago. Tutaj też widzę, że co niektóre wagi mogą zajść w ciążę, więc też uważajcie. Chyba, że chcecie, no to to będzie spełnienie marzeń, tak? Z ukochaną osobą będę w ciąży. Na takiej zasadzie. Co odchodzi? Odchodzi zmęczenie, odchodzi... Być może byłaś wykorzystywana w jakimś stopniu przez kogoś. Czy to w domu, czy w pracy. Może za dużo tajemnic. W każdym razie to odchodzi. Ta energia od Ciebie odchodzi, odchodzi. Może przez tą rozmowę. Ale dobra, zobaczmy. Dziesiątka... buław. Być może zakończysz coś w tym tygodniu i no co? Praca. Cesarzowa. No proszę, o. Zmęczenie pracą. Cesarzowa. Może to być szefowa. Możesz to być ty zmęczona pracą. W każdym razie ta energia odchodzi od Ciebie. Jaka jest rada? Rycerz mieczy. Idź przed siebie, kieruj się intuicją, walcz o swoje. Rycerz mieczy, rycerz mieczy. Dlaczego rada? Rada. Czyli co? Walcz, walcz. A wywalczysz coś. Rycerz mieczy. Jako rada. Jako rada. No. Dziewiątka mieczy mówi. W tej pozycji, by przestać się martwić. Wysypiaj się. W zasadzie mam wrażenie, że ty już będziesz wiedzieć, jak osiągnąć swój cel. Idź za intuicją, która mówi, w którym kierunku tak naprawdę powinnaś, czy powinieneś pójść. I ostrzeżenie. Ósemka była w ostrzeżenie. Tu chodzi o komunikację. Gadaj wszystkiego wszystkim.
Zobaczymy, dlaczego ósemka była w ostrzeżeniu. Piątka kielichów mówi o tęsknocie. O tęsknocie. Myślę, że przez tą tęsknotę, jeszcze zobaczę, ósemka była ostrzeżenie, no mam wrażenie, że byś, ja to tak widzę, byś wagą zeszła na ziemię, przestała jakby siedzieć w internecie. Straciła czas na rozmowy. Być, no, ta tęsknota to jest taki zastój, słuchaj. Zastój. Jeżeli tak długo, jak będziesz w tym zastoju, i tutaj widzę taką stratę wiary. Tak jakbyś nie wierzyła w to, że coś się uda, więc to jest ostrzeżenie, by odejść od tych negatywnych myśli, ponieważ nie będziesz mogła pójść naprzód. O. Tak bym to widziała. Zatracasz się w jakichś negatywnych myślach, dlatego tu jest rada, zacznij myśleć pozytywnie, walcz o swoje i nie trać czasu na coś, z większą wiarą, z zaufaniem zacznij działać, komunikować się w ten sposób. Dobra, zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia. Aniołki do powiedzenia dla wagi na czas od 12 do 18 czerwca. Co mają aniołki do powiedzenia dla wagi? No zobaczmy. Ciekawa jestem, która karta by was interesowała. Z tej strony? A może z tej? Może tutaj? Ja sobie spod spodu wyciągnę. W przeciągu roku, ale wyszło. W przeciągu roku ta sytuacja, o którą pytasz, się wyklaruje. No nic, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. Życzę cierpliwości, wago i do następnego razu. Pa!